We wtorek w Byczynie doszło do napadu na sklep. Trzech mężczyzn około godziny 23:00 tuż przed zamknięciem sklepu steroryzowało pracownicę, grożąc im. Mężczyźni byli dobrze przygotowani do kradzieży. Mężczyźni ci byli zamaskowani, na głowach posiadali kominiarki oraz kaptury. Sprawcy ukradli ze sklepu kasetkę z pieniędzmi. W momencie, gdy napastnicy wtargnęli do sklepu, wewnątrz znajdowały się pracownice tejże placówki. Kobiety zostały steroryzowane, pod groźbą użycia siły wydały pieniądze. Na tą chwilę wiemy, że mogło to być około 3000 zł. Napastnicy po wybiegnięciu z placówki oddalili się najprawdopodobniej w kierunku miasta Chrzanów. Jaworznicy policjanci prowadzą w tej sprawie dochodzenie. Przesłuchują również świadków. Policja apeluje do osób, które mogły widzieć napad na sklep, o przekazanie policji informacji, które pozwolą ustalić tożsamość sprawców.